W tym nagraniu zajmiemy się następującym problemem. Jak przejść od wzoru empirycznego do składu ilościowego wybranej cząsteczki? Czy pamiętasz, że wzór empiryczny to ten, który nie podaje nam dokładnej ilości atomów, jakie występują w danej cząsteczce? Podaje on nam, jaki jest stosunek tych atomów względem siebie. Na przykład cząsteczka butanu ma wzór sumaryczny C4H10, a jej wzór empiryczny to C2H5. Stosunek atomów węgla do atomów wodorów jest równy jak 2 do 5. Cząsteczka wody ma wzór empiryczny H2O. Molekuła ta oczywiście ma taki sam wzór sumaryczny, czyli inaczej mówiąc wzór rzeczywisty. Na podstawie wzoru empirycznego cząsteczki wody możemy określić, jaki jest procentowy skład ilościowy. Procentowy stosunek masowy poszczególnych atomów w cząsteczce wody. Aby to określić, wystarczy odczytać z układu okresowego pierwiastków masę atomową tlenu. Czyli masa atomowa tlenu w przybliżeniu wynosi 16 jonitów. A następnie musimy odczytać masę atomową wodoru, czyli w przybliżeniu 1 unit. Na lekcjach chemii zazwyczaj zaokrąglamy do jedności masy atomowe poszczególnych pierwiastków. Masa cząsteczkowa wody wynosi zatem 2 razy masa atomu wodoru, czyli 2 razy 1 unit, plus masa jednego atomu tlenu, czyli 16 unitów, co w sumie daje nam 18 unitów. Teraz możemy sobie wyznaczyć, jaki jest procentowy udział masy tlenu w całej cząsteczce wody. Wystarczy rozwiązać następującą proporcję. W 18 unitach mamy 100%, czyli całą cząsteczkę wody. 16 unitów, czyli masa tlenu, to jakiś x% całej masy cząsteczki wody. Po obliczeniach wychodzi, że nasz x wynosi 89%. Zwróć uwagę, że unity uległy skróceniu. Czyli masa tlenu w cząsteczce wody stanowi 89% całej masy cząsteczki wody. Zajmijmy się teraz nieco trudniejszym zadaniem. Załóżmy sobie, że znamy jedynie skład procentowy danej cząsteczki i na jego podstawie postarajmy się wyznaczyć wzór empiryczny tej cząsteczki. Rozważmy taki problem. W szczelnie zamkniętym naczyniu znajduje się pewna substancja. 75% masy tej substancji to rtęć, a resztę stanowi chlor. Chlor atomowy oczywiście. Jaki będzie wzór empiryczny tej substancji? Zakładamy, że mamy do czynienia z jednym typem cząsteczek. Najpierw obliczmy, ile procent całej masy stanowi masa chloru. To proste. Wystarczy od 100%, czyli całej masy, odjąć procent masy, jaką stanowi rtęć. Czyli odejmujemy od 100 75% i otrzymujemy, że masa atomowa chloru stanowi 25% całej masy substancji. Następnie udogodnimy sobie nasze obliczenia i załóżmy, że substancja ma masę 100 gram. Bardzo ułatwi to nam obliczenia, ponieważ teraz wiemy, że każdy procent naszej substancji waży dokładnie 1 gram. Skoro masa rtęci stanowi 75% całej masy substancji, to w naszym naczyniu znajduje się 75 gramów rtęci, a tym samym wiemy, że jest tam też 25 gramów chloru. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyś założył sobie, że w naczyniu znajduje się 112 gramów substancji, albo też dajmy na to 7 gram substancji. Ale przy takich założeniach miałbyś większy problem z przeliczaniem procent masy na masę poszczególnych składników substancji. Następnym etapem w rozwiązaniu zadania jest postawienie sobie pytania. Ile moli atomów rtęci jest w 75 gramach rtęci? I ile moli atomów chloru jest w 25 gramach chloru? 1 mol atomów rtęci ma masę 200 gram. Skąd to wiem? Wystarczy sięgnąć po układ okresowy i odczytać, że masa atomowa rtęci wynosi w przybliżeniu 200 unitów. Zatem skoro jeden atom ma masę 200 unitów, to 1 mol tych atomów, czyli 602 razy 10 do 23 tych atomów, ma masę 200 gram. Teraz kolejna chlor. Ponownie odczytajemy z układu okresowego pierwiastków masę atomową chloru. W przybliżeniu wynosi ona 35,5 unita. Tutaj może od razu uprzedzę Twoje pytanie.
Przed chwilą mówiłam ci, że masy atomowe na lekcjach chemii należy zaokrąglać do jedności. Jednak chlor jest wyjątkiem, w którym ważnym jest, aby podawać jego masę z przybliżeniem maksymalnie do pierwszego miejsca po przecinku, czyli do części dziesiętnych. Skoro jeden atom chloru ma masę 35,5 unita, to mol atomów chloru ma masę 35,5 grama. Mamy 75 gram rtęci, a 1 mol atomów rtęci ma masę 200 gram. Podzielę więc 75 na 200 i to powie mi, ile mam moli atomów rtęci. 75 dzielone na 200 daje 0,375 tysięcznych moli atomów rtęci. Teraz przeanalizujmy chlor. Mamy 25 gram chloru. Wiemy, że 1 mol atomów chloru to 35,5 grama, czyli po rozwiązaniu proporcji otrzymujemy Y to 704 tysięczne mole atomów chloru. Porównajmy te dwie wartości. Zobacz, w przybliżeniu możemy uznać, że jest dwa razy więcej moli atomów chloru niż moli atomów rtęci, prawda? Nasz wynik z pewnym przybliżeniem możemy więc interpretować tak. Na każdy mol atomów rtęci przypada 2 mole atomów chloru, więc na każdy atom rtęci przypada 2 atomy chloru. Dlatego też wzór empiryczny naszej cząsteczki to HgCl2. Rozwiązaliśmy zadanie. W naszym naczyniu mamy chlorek rtęci 2. O tym, jak tworzy się nazwy poszczególnych związków chemicznych, będziemy sobie mówić w przyszłości. Dla utrwalenia przeanalizujmy inny przykład. Mamy teraz naczynie, w którym umieszczono substancję składającą się w 9% z atomów magnezu, a w 91% z atomów jodu. Jaki będzie wzór empiryczny takiej substancji? Ponownie, ułatwiam nam zadanie i zakładam, że mamy 100 g analizowanej substancji. Zatem w tych 100 g jest 9 g magnezu i 91 g jodu. Obliczmy, ile mamy moli atomów magnezu i ile moli atomów jodu. Sięgamy po układ okresowy i odczytujemy masę atomowe obu pierwiastków. Masa atomowa magnezu to w przybliżeniu 24 unity. Masa atomowa jodu to w przybliżeniu 127 unitów. Jeden atom jodu ma masę 127 unitów, czyli 1 mol atomów jodu, czyli 602 razy 10 do 23 atomów jodu ma masę 127 gramów. Natomiast 1 mol atomów magnezu ma masę 24 gramy. Obliczmy, ile moli poszczególnych atomów mamy w badanej substancji. 9 gram naszej substancji to magnez. 1 mol atomów magnezu ma masę 24 gramy. Proponuję to sobie obliczyć za pomocą proporcji. 1 mol magnezu to 24 gramy, zatem jakieś Z to 9 gram magnezu. Z równe jest 0,375 mol magnezu. Przejdźmy do obliczeń związanych z jodem. Mol atomów jodu ma masę 127 gramów, a zatem 1 mol jodu to 127 gramów jodu, a A moli jodu to 91 gram. A równe jest około 0,72 mola atomów jodu. Czyli mamy około 2 razy więcej atomów jodu niż atomów magnezu. Widzisz to? Na każdy atom magnezu przypadają 2 atomy jodu. Wiem, że nie wyszło nam dokładnie 1 do 2, ale wynik jest bardzo, bardzo bliski tej wartości. Możemy więc zapisać wzór empiryczny jodku magnezu, który wygląda MgI2. Na podstawie tego wzoru empirycznego, nie możemy dokładnie powiedzieć, czy w cząsteczce jodku magnezu jest tylko jeden atom magnezu, a może są 2 atomy magnezu i 4 atomy jodu. Na podstawie wzoru empirycznego nie wiadomo. Na podstawie tego wzoru możemy jedynie określić, jaki jest stosunek ilości magnezu do ilości jodu. Wyliczyliśmy sobie, że stosunek ten wynosi 1 mol do 2 moli. W następnym nagraniu rozwiążemy jeszcze kilka innych przykładów tego typu zadań.